Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do recenzji Huawei Mate X3. Telefonu, który ciężko mi powiedzieć, jak określić, czy cienki, czy też smukły, czy ultra smukły, bo rzeczywiście tak się prezentuje, czy też gruby, biorąc pod uwagę, ile jest tutaj fantastycznych rzeczy, bo pod wieloma względami jest to absolutnie genialne urządzenie. Zapraszam do oglądania. Już wam mówię, o co chodzi, bo wiele osób pewno zaraz powie, hej, no ale nie mamy tutaj GMS-a. I tak, oczywiście, prawda, jest to system oparty na HMS-ie i wiele rzeczy tutaj idzie bardzo, ale to bardzo prosty sposób rozwiązać, chociaż nie jest tak, że nie mam tutaj zastrzeżeń i o tym powiemy sobie na zupełnym końcu. Część osób powie, hej, jednak nie jest to zupełnie topowa specyfikacja, racja, natomiast zobaczycie, jak to działa i myślę, że to będzie najlepszy powód, że nie jest ona potrzebna, nie ma 5G i tu prawda, i to szkoda, i jest to oczywiście konsekwencja sankcji, które zostały nałożone na Huawei. No więc są pewne rzeczy, z którymi Huawei musi się nadal borykać, natomiast niespecjalnie się chyba tym przejmuje, przyznam szczerze, patrząc na cenę urządzenia. Bo jest droższe od konkurencji, wygląda na to, że Huawei ma po prostu na to wywalone, w sensie nasz produkt się broni tym, co oferuje i siema, dzięki, jeżeli nie chcecie kupić, to nie. Natomiast oczywiście jest przedsprzedaż, więc zapraszam do linku w opisie, żeby sobie zerknąć, bo jest ona bardzo atrakcyjna, ale o tym też powiem na samym końcu. Zacznijmy od tego, co mam w pudełku. 66W ładowarka, spoko, fajnie, jeżeli chodzi o składane telefony, raczej większość ładuje się wolniej. Fajnie, że adapter w ogóle jest w pudełku. Silikonowe tam etui, więc bardzo w porządku. No i mamy folię na tym zewnętrznym ekranie naklejoną na dzień dobry. Zacznę od tego, co dla wielu będzie nieoczywiste, natomiast dla mnie jest już oczywiste, bo testowałem Mate 50 Pro i wykonany ten telefon pod tym względem jest tak samo, w sensie zewnętrzne szkło to jest Kunlun Glass, a jakby zewnętrzna część w tej wersji kolorystycznej zielonej, takiej militarnej bym powiedział, to jest to samo tworzywo takie wegańskie jak w przypadku właśnie Mate 50 Pro. Nie wiem, czy widzieliście mój drop test, czy też może źle powiedziałem, nie drop test, tylko po prostu męczenie telefonu, bo rzucałem nim o chodnik, o beton, rozwalałem orzechy i rzeczywiście ten ekran wytrzymał, tak samo tył urządzenia, więc szanse może nie, że 10-krotnie większe, jak mówi to producent o tym Kunlun Glass, natomiast rzeczywiście szanse o tym na to, że telefon nam upadnie i coś nam się z nim stanie, są dużo większe w przypadku każdego innego procenta i każdego innego szkła. Tu oczywiście telefon się obije, natomiast szansa, że ekran wytrzyma, nie pęknie, że tyłu się nie rozłupie, jest rzeczywiście dużo, dużo większa. Ja jakby pokrywam nadzieję w tym, że myślę, że tak jest, biorąc pod uwagę testy Mate 50 Pro, że rzeczywiście urządzenie to wytrzyma. Więc konstrukcyjnie na pewno jest tutaj świetnie, natomiast nadal nie to jest najważniejsze w tym urządzeniu, bo patrzymy sobie na ten smartfon i patrzymy, ok, no składany, mamy jeden ekran, otwieramy, mamy drugi ekran, super fajnie, natomiast trzeba spojrzeć na niego tak, w sensie on rzeczywiście jest smukły, w sensie to jest tam 11 mm, jeżeli chodzi o grubość złożonego urządzenia, gdzie często ultraflagowce mają tam około 8 mm, więc jest to nieco grubsze niż klasyczny smartfon, waży 240 gramów, czyli dokładnie tyle co topowe Maxy czy Ultra, jeżeli chodzi o konkurencję. Więc to jest ta przewaga, o której już mogę wam teraz powiedzieć względem każdego innego smartfona, że tutaj rzeczywiście ze smartfona raz, że chce się korzystać jedną ręką, bo on jest na tyle no właśnie cienki czy smukły, że nie wbija się, nie jest to niewygodne, czy nie musimy się jakoś specjalnie gimnastykować, chociaż oczywiście ekran jest bardzo wysoki, ale też z drugiej strony nie boli jakoś specjalnie nadgarstek od takiego codziennego korzystania, co miało miejsce chociażby w przypadku poprzedników Huawei'a, mówimy o Mate X2, który ważył prawie 300 gramów, więc różnica 60 gramów jest rzeczywiście odczuwalna. Natomiast mówimy oczywiście o urządzeniu, które jest świetnie zbudowane i no, ramkę ma na wysoki połysk, więc ona będzie się gdzieś tam palcować, pewne jakieś odpryski czy rysy też na tym będzie widać. Po prawej stronie oczywiście mamy skaner odcisków palców, no tutaj odmiennie niż powiedzmy u konkurencji, gdzie jednak skaner jest w ekranie, jest to może nie tyle co bardziej wygodne, tylko bardziej wszechstronne, bo leworęczne osoby po prostu tak samo chwytają jak praworęczne. Tu dla leworęcznych nie będzie niestety tak wygodne, ale sam skaner jest ultra szybki, tak samo rozpoznawanie twarzy, tutaj jakichś większych zastrzeżeń nie mam. Przyciski są bardzo dobrze spasowane, w sensie osadzone tak, że nie mają jakichś tam większych luzów, może przycisk głośności delikatnie gdzieś tutaj się rusza, ale tak nieznacznie. U góry oczywiście mamy jeden z głośników po tej jednej ze stronie, mikrofon, jest port podczerwieni, na dole oczywiście mamy drugi głośnik USB typu C. No i jeżeli chodzi o slot na karty nano SIM i nano memory, bo można rozbudować pamięć, to jest on tutaj na dolnej części, w momencie kiedy urządzenie jest
złożone. Więc wszystko będziecie dobrze widzieć, jeżeli chodzi o tą część ramkową, to ona jest też na wysoki połysk. Wolałbym, żeby to było matowe, przyznam szczerze, no dużo lepiej by się to prezentowało w przypadku tego urządzenia. Nawet mogłoby być w kolorze, powiedzmy, tym takim zielonkawym. No i po prostu by się na pewno tak nie palcowało, no i w przyszłości tych rys by nie było tak mocno widać. Natomiast, jeżeli chodzi o głośniki, są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Moim zdaniem są dużo lepsze niż wszystkie inne telefony składane, które cokolwiek oferują. Jest to poziom tych najlepszych flagowców, może nie Rockfona, ale rzeczywiście tych najlepszych flagowców. Czuć trochę niskich tonów, trochę basu. Jest to naprawdę świetnie. Zwracam oczywiście uwagę na takie rzeczy dość oczywiste, czyli że w momencie, kiedy sobie rozłożymy, to czujemy, że jakby ten głos wydobywa się tak jakby trochę bardziej po lewej stronie. Chyba że telefon sobie obrócimy, to musimy pamiętać, żeby nie zasłonić jednocześnie po lewej i po prawej stronie głośników. Rzecz oczywista oczywistość, natomiast warto o tym pamiętać. Natomiast urządzenie jest certyfikowane IPX8, więc spokojnie można sobie je zanurzyć i nic tu się nie powinno stać, więc to jest jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o baterię, 4800 mAh, ładowanie 66W przewodowe, tak jak mamy ładowarkę w pudełku, i 50W indukcyjne. Jest oczywiście ładowanie zwrotne, więc wszystko na pokładzie. No i jeżeli chodzi o czas ładowania, to te 60W to jest taka godzinka, niecałe nawet do pełna, więc jest rzeczywiście świetnie, to jakichś większych zastrzeżeń nie mam, ciężko by było mieć. Natomiast to też zależy od tego, jaka temperatura panuje na urządzeniu, bo przypominam, że oczywiście w przypadku tego typu urządzeń bateria zawsze jest podzielona na dwie części, przez to, żeby po prostu się urządzenie równomiernie nagrzewało. Zresztą dodatkowo jest odpowiedni komunikat w momencie, kiedy podłączam sobie ładowarkę, że Huawei sugeruje, żeby urządzenie rozłożyć podczas ładowania. Myślę, że bardzo fajne, no bo wtedy wiadomo, że ta temperatura tak no, w dużo łatwiejszy sposób się rozprasza niż w momencie, kiedy urządzenie jest złożone i dwie części jakby grzeją do siebie nawzajem. Natomiast myślę, że czas ładowania jest bardzo dobry, natomiast jeżeli chodzi o czasy rozładowywania, to u mnie było od 5 nawet do 8 godzin SOTU. Większość na Wi-Fi, na LTE było raczej bliżej właśnie tych 5 godzin. Wiem, że niektórzy, Kasia Pura chyba miała trochę gorsze wyniki, ona będzie miała u siebie w recenzji to podpięte, więc zapraszam tam do niej. Natomiast jeżeli mówimy o moich, ja bym tak powiedział, że 5, 6 do 7 godzin to jest naprawdę tak bardzo optymalnie. I rzeczywiście tutaj urządzenie radzi sobie świetnie. W sensie ja nie miałem problemu takiego, żeby w jeden dzień od rana do wieczora telefon rozładować. Raczej to było takie półtora dnia, zawsze następnego dnia coś tam baterii mi zostawało. Więc uważam, że generalnie jest świetnie. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o temperatury, jest tutaj świetnie, w sensie telefon się nie nagrzewa, podczas ładowania może trochę, natomiast zwrócę uwagę, że właściwie miałem tylko jeden scenariusz, gdzie jedna aplikacja, która nie jest zoptymalizowana pod HMS, niestety, ona powodowała po prostu piekielne grzanie tego urządzenia, mówię o Canal Plusie, który wiecie, że jakby usilnie katuje, więc jeżeli chodzi o taką telewizję, powiedzmy, żeby sobie pooglądać, to ta aplikacja niestety bardzo negatywnie wpływa na to urządzenie. Przechodzimy sobie do tyłu, tutaj zwracam uwagę, że wyspa dość mocno wystaje, tu jest jakiś specjalny odlew aluminium, który jest robiony razem, więc generalnie Huawei tutaj dużo o tym mówi, ja tam tych marketingowych papek nie czytam, natomiast generalnie wygląda to bardzo ładnie, bo to jest taki aluminium takie szczotkowane, więc wygląda to świetnie. Sama wyspa również jest taka dość potężna, bym powiedział, w sensie nie jest to jakiś tam trzymały obiektywki i tyle, natomiast zwracam uwagę, że oczywiście to no, będzie przeszkadzać, kiedy kładziemy swoje urządzenie, więc nam się delikatnie na stole będzie bujać. Jeżeli chodzi o aparaty, 50 megapikseli ze światłem 1.8, optycznie stabilizowane oczywiście, z laserowym autofokusem, 8 megapikseli ze światłem 3.4, to jest pięciokrotne zbliżenie optyczne, optycznie stabilizowane jako teleobiektyw, no i 13 megapikseli ze światłem 2.2 jako ultra szerokokątny 13 mm. No i wspomnę o aparacie do selfie, w jednym i w drugim przypadku jest to 8 megapikseli ze światłem 2.4, więc tutaj jakby chyba to troszkę najgorzej wypada. I tak jak mówiłem, wykonanie jest naprawdę bardzo fajne, w sensie to wygląda jak taka pseudoskóra, więc nie jest to jakieś takie bardzo miękkie, natomiast to jest na pewno bardzo odporne, ja to widziałem w przypadku Mate 50 Pro, więc spisywało się to tam świetnie, nie było widać żadnych rys, niczego takiego, więc telefon w dłuższym użytkowaniu na pewno sobie poradzi, ale też w momencie, kiedy upadnie, to niespecjalnie się tutaj coś odłupie, raczej będą to jakieś takie delikatne wgniecenia czy coś, ten deseń, więc ja uważam, że
to rozwiązanie jest naprawdę bardzo fajne. Pewno wybrałbym jakąś inną wersję kolorystyczną, natomiast no mamy to, co mamy. Ogólnie uważam, że tył wygląda bardzo, bardzo dobrze. Przechodzimy sobie do ekranów i tu oczywiście mamy dwa, mniejszy, większy. Większy również jest OLEDowy, tak samo jak zewnętrzny, natomiast różnica jest taka, że ten wewnętrzny to jest LTPS, nie LTPO, czyli nie mamy tego odświeżania co 1 Hz, tylko są tam odpowiednie przedziały do 120 Hz. Ma przekątną 7,85 cala, 2496x2224 piksele. Huawei chwali się zarówno tym wewnętrznym, jak i zewnętrznym ekranem, że on rzeczywiście przy bardzo niskich jasnościach nie miga, w sensie, że nie ma tego takiego migotania, które też bardzo często w niektórych telefonach widać na kamerze. Tu również tego nie widać. To jest rzeczywiście pod tym względem świetne. Jeżeli ktoś jest wyczulony, to na pewno mocno tutaj to odczuje na plus, że ten efekt przeciemniania właśnie przy niższych częstotliwościach właśnie w ekranie OLEDowym tutaj nie występuje. Oczywiście to jest ekran z miliardem kolorów, jeżeli chodzi o ten zewnętrzny OLED LTPO, on jest od 1 do 120 Hz, więc tutaj się jakby płynnie to zmienia od co 1 Hz, nawet w zależności od tego, co robimy. I ekran ma 6,4 cala 2504x1080 pikseli. No i tutaj również miliard kolorów i też mamy próbkowanie około 300 Hz, no i też jest ta technologia, o której mówiłem wcześniej, czyli zapobieganie tego migotania. I co? Przede wszystkim zwrócę uwagę na to, że ekrany są do siebie bardzo podobne. Mam wrażenie, że ten mniejszy, czyli ten zewnętrzny, ma trochę większy kontrast, tak przełączając się między obrazami, które są po prostu identyczne. Troszeczkę jakby na przykład jest ciemniejszy, ale jest to bardzo do siebie podobne, więc generalnie to jakichś większych zastrzeżeń nie mam. No i co mogę powiedzieć? Ekran jest absolutnie kapitalny. W sensie nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Urządzenie radzi sobie świetnie w każdych właściwych warunkach, więc biel jest biała, jak sobie odchylamy ją, nadal jest biała, trochę się oczywiście przyciemnia. No i zwrócę uwagę, że nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o jasności. W trybie automatycznym i wewnętrzny ekran radziły sobie świetnie, więc wtedy, kiedy miały być ciemne, były ciemne, jak miały się rozjaśniały, więc tu jest rzeczywiście wszystko absolutnie zrobione bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wcięcie ekranu, to mamy tylko otwór, który jest w narożniku, on specjalnie nie przeszkadza, właściwie zapomniałem o nim w pierwszy dzień, kiedy korzystałem z urządzenia, więc nie jest to inwazyjne, chociaż sama dziurka oczywiście jest trochę większa, ale nie mamy tu chociażby tej technologii, którą znamy z Samsunga, że ten aparat w ogóle nam znika w niektórych okolicznościach. Same ramki, jeżeli chodzi o wewnętrzny ekran, są małe, wystarczające do tego, żeby delikatnie sobie urządzenie chwycić, ale też nie jakieś przesadnie duże, więc myślę, że jest tak wypośrodkowane to świetnie. Ekran rozkłada się na płasko, tak samo jak się składa, natomiast zwrócę uwagę tutaj, że kryza oczywiście jest. Jest wykrywana ona pod palcem, widać ją również pod słońce, nie jest tak, że ona w ogóle znika. No i ten ekran jest błyszczący, nie jest to ekran matowy, na to też zwracam uwagę, bo pojawiały się różne w ostatnim czasie. No generalnie muszę powiedzieć, że ekran jest świetny, no i też widać wokół niego tą folię, która jest na niego nałożona, której oczywiście nie zrywamy sobie. Jeżeli chodzi o zewnętrzny ekran, to on ma nałożoną folię, tu jest to Kunlun Glass, czyli jeżeli urządzenie nam upadnie złożone, to jest dużo większa szansa, że on wytrzyma po prostu wszystko, niż w momencie, kiedy będzie rozłożone i na przykład tym wewnętrznym ekranem uderzyłby o jakiś kamień, no to tutaj wiadomo, że zakończy się to raczej dość szybko. Jeżeli chodzi o zawias, bardzo cichy, precyzyjny, ale od 45 stopni do 110 można sobie tak go regulować, natomiast to jest ekran, który, no właśnie, powyżej tego progu tam 110 stopni sam nam się otworzy, więc po pierwsze uważajmy, bo zawsze też tak jest, że w zależności od tego, którą połówkę sobie otworzymy, ten aparat też będzie troszkę to dociążał, więc może się okazać, że całym impetem aparatem uderzymy gdzieś tam o powierzchnię. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która niespecjalnie mi się podoba, to jest to, że w przypadku konkurencyjnych rozwiązań było tak, że w momencie, kiedy sobie zginaliśmy na przykład tak mocno ekran, to nadal był podświetlony ten wewnętrzny. Tu już podświetla się ten zewnętrzny, więc jest to trochę złe rozwiązanie moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że jeżeli robimy sobie zdjęcie i chcielibyśmy zrobić to zdjęcie sobie powiedzmy z takiej perspektywy, to po pierwsze ekran nam klapnie, czyli nam się zamknie, po drugie niestety nie widzimy tutaj przycisku, bo on już jest na zewnętrznym ekranie. Trochę to bez sensu, powinni dać możliwość taką, żeby ekran można było praktycznie domknąć z włączonym ekranem, a nie że się przerzuca na ten drugi. I to jest ten taki chyba mój największy zarzut, bo to tak w codziennym użytkowaniu, chociażby przy fotografii, najczęściej mi przeszkadzało. No bo mam taki kąt, czyli mam położony telefon gdzieś na murku, chcę zrobić zdjęcie,
i już mam ten problem, że muszę go odchylać i dopiero teraz mi się zapala, powiedzmy, ten wewnętrzny ekran, żeby zrobić zdjęcie. Trochę to głupie, przyznam szczerze, mogliby to jednak troszkę mimo wszystko bardziej dopracować. Minusem również jest to, że mało aplikacji jest dopasowanych do tego trybu takiego, powiedzmy, flex, czyli że mamy tu część, możemy coś tam robić, jest galeria, aparat, no jeszcze kilka miejsc i właściwie tyle. Szkoda, bo na przykład u konkurencji jest to zrobione tak, że więcej aplikacji po prostu współpracuje z tym trybem, gdzie możemy coś tam dodatkowego zrobić, część rzeczy jest przenoszona na dolną część i ekran wyświetla się tylko u góry. Druga sprawa natomiast jest taka, że przechodzenie między wewnętrznym a zewnętrznym ekranem jest zrobione najlepiej na rynku. W sensie niezależnie, czy mamy aplikację jedną odpaloną, czy film leci, przerzucamy się i on się odpala i w ogóle nie ma żadnego wstrzymania, nawet klateczki nie zgubi. Wszystko jest tu zrobione perfekcyjnie. To jest naprawdę absolutnie i to chyba jest takim najfajniejszym feelingiem, jeżeli chodzi o to urządzenie, że obojętnie co robię na małym ekranie, przerzucam się na drugi i kontynuuję. Nie muszę czekać, że coś mi się tu załaduje, że tu mi się coś przeskaluje, że coś tu przeskoczy i tak dalej. Miałem może jedną albo dwie sytuacje, że gdzieś się coś skraszowało, ale 99% czasu po prostu działa to istnie perfekcyjnie. Obojętnie czy mam dwie aplikacje, to jeżeli są dwie aplikacje, na przykład możecie zobaczyć, mam podzielone dwie aplikacje, one są podzielone teraz w pionie. Jeżeli sobie otwieramy, od razu są podzielone w pionie, ale tak, czyli wiecie, no mieliśmy tak, a teraz tak. Wracamy i znowu są podzielone. Nie ma z tym jakiegoś większego problemu. I tak samo mówię, jeżeli są filmy jeszcze odtwarzane w tle, wszystko dzieje się absolutnie kapitalnie, natychmiastowo i bez żadnych problemów. I to jest coś, co jest naprawdę absolutnie fenomenalne w tym urządzeniu. Zapomniałem wspomnieć oczywiście o tych zewnętrznych ramkach, tu oczywiście też aparat trochę zajmuje, jest wcięcie na środku, ramki wokół są symetryczne, wygląda to fajnie, no i ten feeling tego urządzenia, że ono jest naprawdę cienkie czy smukłe i trzyma się to bardzo, bardzo komfortowo i chce się korzystać z tego małego ekranu, w sensie to jest jakby, no mógł być pewno jeszcze trochę cieńszy, natomiast wydaje mi się, że to już jest naprawdę bardzo wygodne do takiego codziennego korzystania. A po otwarciu rzeczywiście mamy wrażenie, może nie, że kartkę papieru trzymamy, ale no jest już tak nieprzyzwoicie cienki ten telefon, trzeba przyznać szczerze. Więc zamykając kwestię samych ekranów, oglądanie filmów na wewnętrznym czy na zewnętrznym jest absolutnie kapitalne. No myślę, że względem konkurencji pewno tamte są trochę jaśniejsze i to właściwie tyle. Reszta rzeczy jest tutaj naprawdę albo na identycznym poziomie, albo nawet na lepszym. I korzystałem się z tego urządzenia naprawdę kapitalnie do oglądania filmów, czy to też gdzieś tam w tle, gdzie coś tam leciało, albo w małym okienku, czy oglądając filmy, seriale po prostu na pełnym jednym czy drugim ekranie. Teraz trzy słowa o HMS-ie. Generalnie nie mam żadnych zastrzeżeń, w sensie instalujesz sobie G-Space'a i masz właściwie wszystkie aplikacje i one działają bezproblemowo, w sensie nawet są aktualizacje, odświeża się, chyba tylko powiadomień nie mam nadal z Gmaila, nie wiem dlaczego, chociaż z YouTube'a są, więc dziwne, ale reszta rzeczy właściwie działa perfekcyjnie i nie mam właściwie zastrzeżeń, większość aplikacji, z których korzystam, tutaj są, nawet te oparte o Google'a. Można to zrobić, nie jest to nic inwazyjnego i spokojnie z urządzenia można korzystać, ale mam zastrzeżenie co do AppGallery, w sensie po pierwsze AppGallery działa szybciej niż Google Play, w sensie aktualizuje wszystkie aplikacje w locie dużo lepiej, sprawnie, nie ma żadnego błędu, że coś się nie chce pobrać i tak dalej, działa to świetnie. Druga sprawa jest taka, że lista pobranych jakby dodatkowych aplikacji jest rzeczywiście bardzo duża, jak nie szukamy tego w aplikacji Petal, więc właściwie wszystko sobie to w ten sposób rozwiązujemy, ale liczba dostępnych gier, które są jakby takie wysokobudżetowe, czy po prostu dobre jakościowo gry na AppGallery jest żałosna, w sensie naprawdę tych aplikacji, takich gier właściwie, takich, które są naprawdę fajne do pogrania, jest bardzo, bardzo mało. Za większość tych naprawdę lepszych trzeba już płacić. Coś, co jest w świecie Androida nie do pomyślenia, jakby w Google Play mamy masę naprawdę takich gier topowych, które są fantastyczne i nie trzeba ani złotóweczki za nie płacić. Tu niestety w tym przypadku mi się to bardzo nie podoba. To się szukałem naprawdę dużej ilości gier. Nawet jeżeli ich nie ma, to próbowałem wgrywać je przez APK i niestety wtedy nie zawsze są super zoptymalizowane, nie zawsze działa to perfekcyjnie, źle się skaluje, nie da się obrócić ekranu. Nie zawsze to tutaj po prostu działa perfekcyjnie. Więc tutaj mam zastrzeżenia co do HMS-u, jeżeli chodzi o gry, natomiast jeżeli chodzi o aplikacje, właściwie wszystko to, co potrzebuję, jest i działa naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ilość dostępnych funkcji,
Jest tego masę, nie będziemy tego omawiać, pokażę wam kilka najfajniejszych, ale myślę, że nakładka jest na tyle rozbudowana, że właściwie wszystko, co potrzebujemy, jest tutaj na pokładzie. I tak na dobrą sprawę, no nic więcej, ja tak na dobrą sprawę nie potrzebuję, bo wszystkie funkcje, z których korzystałem wcześniej na urządzeniach Huawei, czy korzystam na innych telefonach, tutaj się znajdują. Ale przechodzimy sobie do specyfikacji, bo mamy Snapdragon 8 z plusem generacji pierwszej LTE, czyli bez 5G, 12 GB RAM-u i 512 pamięci wbudowanej. Znaczy, działa to absolutnie perfekcyjnie. Nie wiem, nie potrzebuję żadnej lepszej specyfikacji w takim codziennym korzystaniu. Oczywiście no, testy syntetyczne, konkurencja pewno ma lepsze, natomiast w codziennym użytkowaniu telefon się nie przegrzewa, poza tym scenariuszem z Canal Plusem, o czym mówiłem wcześniej, czy jeżeli mamy ładowanie, ale złożone, to wtedy też czuć tą temperaturę. Czasami po dłuższej zabawie z aparatem, ale to też nic takiego niebezpiecznego, raczej po prostu czujemy, że telefon jest cieplejszy i tyle, ale działa to cały czas perfekcyjnie. Czy mamy jedną aplikację wydzieloną, gdzieś tam film leci, włączamy dwie następne, przerzucamy się, są to jeszcze okienka takie, czy te aplikacje takie w bąbelkach, które możemy się między nimi szybko przełączać, one się wyświetlają w takich małych okienkach, no po prostu działa to rewelacyjnie. Przełączanie między tymi ekranami, no to jest coś fantastycznego. W sensie żaden telefon nie działa tak dobrze pod tym względem jak ten. Ja przynajmniej się jeszcze z takim nie spotkałem, żeby tu nie jakaś animacja się nie chciała wczytać, żeby nie było trzeba na coś poczekać. Tu po prostu zamykasz, robisz dalej to samo na małym ekranie, później odpalasz, robisz to na dużym ekranie i dziękuję. Do widzenia. Jest również taki smart hub, czyli takie miejsce, gdzie mamy na przykład, nie wiem, skopiowane zdjęcia sobie wrzucamy, jeżeli chcemy sobie gdzieś tam uzupełnić w innych miejscach, czy wspólny schowek, natomiast z tego smart hubu nie zawsze można do każdej aplikacji wkleić później takie zdjęcie, więc raczej jest to ograniczone do jakichś tam innych i Huawei'owych, ale nie wszędzie niestety to działa. Szkoda, bo pomysł jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajny. No i tak na dobrą sprawę możemy sobie zamknąć jakby to działanie urządzenia, bo ono moim zdaniem jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobre i pomimo tego, że ta specyfikacja oczywiście jest gorsza, jeszcze w tej cenie ktoś powie, ola Boga, co tu się dzieje, to ja bym się specjalnie tym jakoś tak aż tak mocno nie przejmował. No jakby pewno największą stratą jest tutaj brak 5G, niestety. Przechodzimy sobie do aparatu, no bo generalnie większość tych telefonów składanych to hej, jesteśmy składani, tutaj możemy robić różne fajne triki i w ogóle mamy dwa wyświetlacze i musicie za to zapłacić i dostaniecie tutaj może aparacik jeden albo dwa, a jak już trzy, to takie powiedzmy z takich podstawowych telefonów albo z takich nawet podstawowych lepszych, ale nie z ultra wypaśnych. No to Huawei mówi, to podtrzymajcie mi piwko, bo tutaj macie peryskop w składanym smartfonie. I rzeczywiście, ten pięciokrotny zoom jest bardzo dobry, w sensie on wygląda świetnie. Oczywiście ma wszystkie jakby bolączki z tego tytułu płynące, czyli że jest ciemny i w nocy nie zawsze sobie z tym świetnie radzi, dopiero tryb nocny ratuje zdjęcie, ale generalnie główny obiektyw jest wyśmienity, ultra szeroki kąt, również bardzo dobry, dość szeroki, chociaż nie najszerszy na rynku. I zdjęcia są naprawdę bardzo, bardzo dobre, w sensie spójne kolorystycznie w większości przypadków, ze świetną dynamiką, ładnie wyglądające. Powiem szczerze, że ciężko mi się tutaj do czegoś przyczepić, bo to są ze składanych telefonów najlepsze zdjęcia, w sensie okej, są inne telefony, które również mają trzy obiektywy, na pewno nie mają takiego peryskopu. No i jeżeli chodzi o nagrywanie, 4K 30 klatek ze wszystkich obiektywów, więc i ultraszeroki, i jakby podstawowy, i peryskop, i również przednia kamera, jedna i druga 4K nagrywają, więc bardzo spoko. Można się przełączać w trakcie nagrywania między obiektywami, natomiast jest ten suwak taki beznadziejny, nie wiem, mówiłem o tym wiele razy, Huawei, możecie nad tym troszkę pomyśleć. I oczywiście tych trybów jest tutaj znacznie więcej, malowanie światłem, te jakieś tam świetlne znaki, czy droga świetlna na niebie i tak dalej, można się tym pobawić, jasne, natomiast głównie chodzi o to, jak wyglądają zdjęcia na co dzień. I one mają bardzo ładną bokę, bardzo ładne zbliżenie, zbieżne, kolorystyczne i są szczegółowe i dla mnie to jest najważniejsze i HDR też wygląda bardzo dobrze. Ciężko mi ocenić, czy to są najlepsze zdjęcia, bo mam telefon, który robi znacznie lepsze zdjęcia ze zbliżenia optycznego. Mówię o P60 Pro w chwili obecnej, który wydaje mi się, że tutaj wygląda naprawdę absolutnie kapitalnie. Nie mam na tak długo niestety czasu obu urządzeń, żeby zrobić sobie tutaj bezpośrednie porównanie. Myślę też, że Mate X3 gdzieś tutaj odstaje w pewnych aspektach. Natomiast jeżeli chodzi o składane urządzenie,
to nadal mówimy o smartfonie, który potrafi więcej niż większość do tej pory. I możliwość korzystania z wielu kamer i tak dalej. I oczywiście można robić sobie selfie za pomocą aparatu, który jest tutaj, więc wystarczy tylko w trybie selfie przełączyć się. O, teraz możecie obrócić już i będzie robione zdjęcie właśnie w ten sposób. Więc podsumowując, Huawei Mate X3 jest dla mnie absolutnie zjawiskowym telefonem. W sensie uwielbiam telefony składane każdej maści, jakości. Takie większe, typu po prostu składane do książki, a nie jako małe takie puzderko bardziej. I to rozwiązanie rzeczywiście jest dla mnie świetne. I do tej pory rzeczywiście było kilka tych takich jakby barier, których nie za bardzo bym chciał przekraczać, a mianowicie tego, że wkładając telefon, który jest składany, wypychał mi kieszenie i wygląda jakbym nosił, powiedzmy, Nokia 5110 ze sobą. Tu tego wrażenia jednak nie mamy i to jest rzeczywiście absolutnie kapitalne. Druga sprawa jest taka, że zawsze miałem wrażenie, że te telefony są bardzo, bardzo takie delikatne, że tutaj na nie trzeba jeszcze bardziej uważać. I pewno jeżeli chodzi o wewnętrzny ekran, to jest identycznie. Natomiast no, szansa, że telefon nam upadnie jednak rozłożony, są chyba dużo mniejsze niż jak jest złożony. Patrząc na scenariusze, kiedy telefon upuszczamy, czyli przy wyjmowaniu, przy wkładaniu, przy ewentualnie korzystaniu z jedną ręką, gdzie no, po prostu boimy się i telefon może nam wypaść w jakichś takich dziwnych warunkach. No to rzeczywiście tutaj jestem spokojny o to, że to urządzenie aż tak łatwo się nie rozwali. Świetne głośniki, bardzo dobra bateria, super szybkie ładowanie, wszystkie standardy IPX8, świetne ekrany zewnętrzny, wewnętrzny, ultra płynność działania, brak jakichś problemów z przegrzewaniem, no i aparat, który jest jednak dużo bardziej zbliżony do ultra flagowców, a nie że do, po prostu do flagowców, jak to miało miejsce do tej pory. Mówię głównie o peryskopie, bo to było zarezerwowane jednak dla innych telefonów. Coś, co nie pojawiało się też w innych propozycjach wkładanych. I tak na dobrą sprawę, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, poza tym, że jednak no, chciałbym mieć trochę lepsze jednak mimo wszystko gry i może no, poza ceną, która jest po prostu absolutnie z kosmosu. W sensie wiem, że ten telefon jest drogi, wiem, że wszystkie telefony składane są drogie, natomiast no, ten też wchodzi w pewną nową barierę. Jeżeli się nie boicie, zapraszam do linku opisie. Tak czy siak uważam, że nie boję się tego powiedzieć, to jest pretendent do jednego z moich ulubionych telefonów w tym roku. Absolutnie. Pomimo, że mamy dopiero połowę roku, ale już wiem, że za tym telefonem będę tęsknił, bo mi się korzystało z niego absolutnie fantastycznie, bez żadnych jakichś takich większych kompromisów, oprócz tego grania czy też 5G. Ale oprócz tego każda chwila spędzona z tym telefonem była naprawdę absolutnie kapitalna. W sensie uważam, że to jest telefon składany, który został zrobiony tak, jak powinien być. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania. Jeżeli macie dodatkowe pytania, komentarze są dla Was. Ja niestety z telefonem muszę się pożegnać, już go oddać, ale uważam, że no naprawdę, telefon, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, a mamy dopiero maj. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.